Cześć, to jest kolejny odcinek Równo z Trawą, a dzisiaj moim i waszym gościem jest szef Departamentu do Spraw Mediów i Komunikacji Polskiego Związku Piłki Nożnej, pan Janusz Wasałaj. Dzień dobry, witam. W listopadzie 2017 roku, czyli kilka miesięcy temu, minęło 5 lat, odkąd pełni pan te funkcje. No i pamiętam, że było takie nagranie na początku tej kadencji, w którym mówił pan, że chciałby, żeby kibice kojarzyli Polski Związek Piłki Nożnej nie tylko z wynikiem ostatniego meczu reprezentacji. No i czy to się udało? Jak pan ocenia rozwój całego projektu Łączy Nas Piłka po tych kilku latach? Myślę, że Łączy Nas Piłka nie tylko pokazała ludziom ludzką widzom ludzką twarz związku, no ta twarz zawsze była ludzka, ale myślę, że oprócz pokazywania reprezentacji i kulisów, przybliżyliśmy działanie Polskiego Związku Piłki Nożnej. Tak naprawdę, czemu ta wielka instytucja, wielokrotnie przez wiele lat krytykowana, służy, o co chodzi w tej firmie, dlaczego są takie decyzje, a nie inne. Staraliśmy się pokazać Polski Związek Piłki Nożnej jako wielką, największy związek sportowy, wielką organizację, która tak naprawdę służy polskiej piłce, służy kibicom, służy dobrej sprawie, jak jest propagowanie i popularyzacja piłki nożnej. Jeden z najważniejszych celów statutowych Polskiego Związku Piłki Nożnej. Stąd taki pomysł na portal, który byłby przemawiał też do młodych ludzi, że ten nie informował, ale pokazywał, że Polski Związek Piłki Nożnej bierze odpowiedzialność za naszą piłkę, że to nie jest tylko ostatni mecz reprezentacji, jak pan wspomniał. Iloma drużynami zajmuje się cała załoga Łączy Nas Piłka, bo to jest i pierwsza reprezentacja, i młodzieżowa, i piłka kobieca, beach soccer i do tego... 17 zespołów reprezentacyjnych. Jest w strukturach Polskiego Związku Piłki Nożnej. Staramy się ogarnąć je wszystkie. Oczywiście to zależy od imprezy, zależy od naszych mocy przerobowych. No, to nie jest tak, że mamy nieograniczony budżet i możemy praktycznie każdy mecz transmitować, czy też dotrzeć na wszystkie zgrupowania, jakie są. Oczywiście kierujemy się ważnością imprezy, rangą wydarzenia i tym, co taka dana reprezentacja w aktualnej sytuacji sobą prezentuje. Wiadomo, że największe zainteresowanie budzi pierwsza reprezentacja. Od 5 lat jest tam ekipa nasza, która z Łukaszem Wiśniowskim, która jest blisko tej kadry. On jest, jak mój trener Łazarka, członkiem sztabu reprezentacyjnego, więc faktycznie podlega na czas zgrupowania trochę jurysdykcji trenera, ale stara się rzetelnie, co ciekawe, bardzo interesująco, w sposób czasami dowcipny, czasami śmieszny, czasami poważny, pokazać, jak wygląda życie wewnętrzne kadry. Łączy Nas Piłka to nie tylko kanał na YouTubie, to też przecież i portal osobny, i media społecznościowe, bo tutaj Twitter, Instagram, tak, idziemy z duchem czasu. Tak. Mam tą przyjemność, że pracuję z ludźmi bardzo młodymi, którzy takie nowinki szybko zagospodarowują, potrafią z nich korzystać. Ja w swojej pracy zwykle zdaję ludziom wolną rękę, oczywiście do pewnych granic. Ta wolna ręka musi być jednak czasami przytrzymana albo trzeba uderzyć po tej ręce. Żartuję oczywiście, ale tutaj zdałem się na inwencję moich pracowników, na ich pomysłowość, na to, jak chcą prezentować polską piłkę i na portalach społecznościowych, i na głównym portalu Łączy Nas Piłka. Nie zapominajmy jeszcze o tym portalu najpoważniejszym, PZPN.pl, gdzie generalnie staramy się dawać wszystko to, co dotyczy pracy związku, więc uchwały zarządu, nowe przepisy, informacje dotyczące bieżącej pracy. Bierzemy pod uwagę tylko członków redakcji Łączy Nas Piłka. Ilu jest na tę chwilę? No musiałbym zastanowić się chwilę, bo wiadomo, że kiedy zacznę liczyć, to wyjdzie mi około 10, ale tak naprawdę ze współpracownikami, ludźmi, którzy dochodzą, stażystami, ludźmi, którzy chcieliby tu coś napisać, pozrobić, to jest kilkanaście osób. I myślę, że to nie jest wcale tak dużo, bo ktoś mówi, że to jest jakieś wielkie imperium. Pewnie nie, otóż taki DFB, czyli Niemiecki Związek Piłki Nożnej, ich odpowiednik naszego departamentu, liczy kilka razy osób więcej. Oczywiście niemiecka piłka jest mocniejsza, budżet federacji jest wyższy, ale myślę, że na dzisiaj jest to wystarczy. Najważniejsze, że ci ludzie chcą się realizować, mają pasję i robią to dobrze, bo o tym świadczą i oglądalności, i też liczba kliknięć, czy też osób, które śledzą nas na Twitterze, Instagramie czy Facebooku. Na czym dokładnie polega pańska rola w tym projekcie Łączy Nas Piłka? Nie wiem, kontroluje pan całą tę twórczość? Powiedziałem o wolności, którą daję młodym ludziom. Nie wyobrażam sobie, żebym miał powiedzieć, zrób to tak. Oczywiście są sytuacje, w których zwracam uwagę, że nie wiem,
trzeba jakąś rzecz potraktować trochę inaczej niż tak, jak wyobrażają sobie młodzi ludzie. Staram się to koordynować, ufam im. Oczywiście sprawdzam, jak trzeba, ale generalnie nie wchodzę im z butami w robotę. To zawsze stosowałem, gdziekolwiek bym nie pracował, czy to był Orange Sport, Canal Plus, czy telewizja publiczna. Mhm. Ludzie, z którymi pracuję, uważam, że są ludźmi odpowiedzialnymi, którzy, jeśli mają pasję, jeśli chcą to zrobić, znają się na piłce, czują to, mają taki przysłowiowy błysk w oku, jak Tomek Smokowski, kiedy zaczynał u mnie pracować w Kanale Plus, to proszę bardzo, zapraszam do pracy. Oczywiście jest korekta, jest rozmowa, czasami dość ostra, twarda, ale ja nie mam z tym problemu. Uważam, że gdybym wziął kogoś na bok i powiedział, słuchaj, zrób to tak albo skomentuj to tak, nie miałoby to większego sensu. Wolność takiego twórcy to jest najważniejsza rzecz w tego rodzaju przedsięwzięciach. To, co mnie bardzo interesuje w tym kontekście, to czy łączy nas piłka, to jest dziennikarstwo sportowe, czy może bardziej organizacja PR-owa? No, złośliwi ludzie mówią, że to jest PR. Mhm. Wiadomo, że nie mamy samych przyjaciół. Kiedyś jeden z pracowników mojego departamentu, kiedy odszedł stąd z różnych względów, nie było w tym jakiejś większej afery, po prostu musiał zmienić pracę, no i poszedł do pewnego dużego portalu polskiego, no i kiedy ktoś tam, szef rozmawiał z nim, aha, ty jesteś łączna z piłka, nie, to nie jest agencja PR-owa, to jest dziennikarstwo. Oczywiście ja nie uważam, żebyśmy robili gorsze dziennikarstwo niż wspomniany przeze mnie kolega, który nie chciał przyjąć młodego człowieka, ale to jest kwestia punktu widzenia. Ja myślę, że łączymy w dobrym tego słowa znaczeniu te dwie funkcje, bo jeśli chodzi o umiejętności dziennikarskie moich ludzi, oceniam je bardzo wysoko, ale z pełną świadomością, przychodząc tu do Polskiego Związku Piłki Nożnej, wiedzą, w jakiej drużynie grają, czym się mają zajmować. Oczywiście to nie jest propaganda sukcesu, jakby ktoś chciał wymyślić, ale dla mnie to jest rzetelne informowanie, pokazywanie codziennej działalności Polskiego Związku Piłki Nożnej. Na chwilę chciałbym się skupić na tym, co było poniekąd na pańskiej sylwetce. Ilu dziennikarzy pan wychował? Liczył pan kiedyś? Nie liczyłem i wie pan, to jest, z tym jest problem, bo niektórych uważam za swoich uczniów, wychowanków. Oni się czasami do tego nie przyznają albo wskazują na innych mistrzów, więc to jest temat być może bardzo miły dla mnie, bo jak słyszę, o, to jest twój człowiek, ty zaczynałeś, ty go wychowałeś. Generalnie nie mam z tym problemu, ale wolę o tym nie mówić, bo każdy jest kowalem swojego losu. Los sprawił, że trafili na mnie, może na kogoś innego, kto jakby trafili, to zrobiliby więcej, a może mniej. Życzę im dobrze, oczywiście ich obserwuję wszystkich. Czasami zadzwonię, czasami pogadam, jak coś widzę nie tak, ale to jest wszystko na luzie, z dystansem. Są dorośli ludzie, chociaż ciągle młodzi. Wychował pan między innymi wielu komentatorów. Ale sam też pan ma ze sobą wiele, wiele meczów skomentowanych. No i trafiłem na taką dla mnie ciekawostkę. Ja wtedy miałem jakieś 8 lat. Finał Euro 2004, eksperyment z trzema komentatorami. To nie jest eksperyment. Jakieś widziałem mecz reprezentacji Meksyku na Mistrzostwach Świata w 1994 roku, gdzie siedziało pięciu panów. Mhm. Jeden prowadził mecz, drugi był ekspertem, trzeci komentował tylko sytuację w polu karnym. Czwarty oceniał pracę sędziego, a co robi piąty? A już wiem, piąty krzyczał gol. Mm-hmm. Ten taki słynny latynoski gol. Tak, taki przeciągnięty. Więc wydawało mi się, nie widzę w tym problemu. Dla niektórych to jest niezdrowa sensacja czy podnieta, ale były takie mecze, gdzie kilku komentatorów robiło mecz piłkarski. Nie widzę w tym nic nowego. Czy to był eksperyment? Nie. Okazuje się, że są telewizje, tak jak wspomniano, meksykańska, gdzie używają tego kilku komentatorów. Oczywiście dla kogoś mogło to się wydawać dziwne, udziwnione, mogło się wydać wręcz szalone, ale jakoś daliśmy radę. Mm-hmm. No później tych przypadków wiele nie było, kojarzę tylko jeszcze finał Euro 21, kiedy Tomasz Hajto pełnił rolę takiego, który się włączał z murawy i czasami analizował sytuację, więc to była taka powtórka. Plus też miał podobne historie z Mirkiem Szymkowiakiem, kiedy to Mirek miał mikrofon. To mi się do końca nie podobało, bo nie trzymało to dyscypliny transmisji. Ja pod tym względem jestem trochę staroświecki. Więc komentator, ekspert, albo dwóch ekspertów, albo dwóch komentatorów i jeden ekspert. Natomiast Szymkowiak, stając na płycie boiska, można powiedzieć, włączał się do dyskusji, czy też do
do komentarza kolegów z Kanał Plus i mówił, jak on to widzi. Nie był wywoływany. Czasami była to dziwna sytuacja, bo wydawało się, że ktoś tu komuś przeszkadza, ale... Nie było podziału ról. No tak, był podział, ale rzeczywiście taki libero na boisku, który wchodzi kiedy chce, no, być może zaburza trochę taką spójność komentarza i transmisji. Rozumiem. Pracował pan w kilku dużych redakcjach, Przegląd Sportowy, później też różne telewizje oraz w Wiśle. No i chciałem zapytać, który z tych etapów wspomina pan po latach najlepiej? Myślę, że Kanał Plus. Nowa telewizja, nowa, która zrewolucjonizowała wtedy pokazywanie sportu polskiej ligi, polskiej ekstraklasy. Młodzi ludzie w zaciągu takiego ulicznego, bym powiedział, ktoś przychodził z ulicy, gdzieś w jakichś innych małych redakcjach pracował. Praktycznie można by kształtować, lepić na nowo. Powiedziałem, daje wolność, więc z tej wolności niemal wszyscy skorzystali i no, wyrośli dzisiaj na gwiazdy, na cenionych komentatorów, na fantastycznych dziennikarzy i kiedy patrzę na nich, to mam satysfakcję, jednocześnie dziękuję Bogu, że los mnie rzucił do takiej okolicy, do takich pracodawców i pozwolił, oni też mi dali wolność w naborze tych pracowników. Pamiętam, że niektórzy, którzy z dziennikarzy, którzy dzisiaj mają uznane nazwiska i pracują na eksponowanych stanowiskach, byli nieufnie traktowani przez moich szefów. Przez, co tu dużo mówić, Francuzów, którzy mówili, nie mają wiarygodności, wiarygodność przyjdzie. Chcecie telewizję inaczej, to ją macie, no bo jeden z pierwszych sloganów Kanal Plus Polska to był telewizja inaczej. No była inaczej, a dziś to jest już poważna firma, która doskonale pokazuje sport, która mimo różnych tam grzechów, jak każdy, dobrze propaguje najpopularniejszy sport w Polsce, w ogóle inne sporty, w której zostawiłem no, same dobre wspomnienia, złych nie biorę pod uwagę. Po Kanal Plusie była przygoda w TVP, a po TVP była Wisła Kraków i tutaj takie pytanie, bo często o dziennikarzach, którzy przenoszą się na stronę gdzieś PR-u, mówi się, że to jest bezpowrotne, że już się nie da wrócić stamtąd do środowiska, a jednak panu się udało później po tej przygodzie z Wisłą Kraków. To było po pierwsze 7 miesięcy, po drugie chęć odpoczynku po pracy w Wiśle Kraków. Wiązało się to też z taką chorobą, którą wtedy dość mocno przechodziłem, więc wydawało mi się, że muszę odpocząć od mediów, ale zupełnie po co mnie. Wróciłem do szeregu i nie miałem z tym problemu, bo uważam się za człowieka mediów, nawet teraz, jeśli ktoś mówi, ty już nie jesteś dziennikarzem, to ja odpowiadam, jestem zamrożonym dziennikarzem. Takim, który może jak się odmrozi, wyskoczy z lodówki, z zamrażarki, wróci do szeregu, nie wiem. Wie pan, w tym roku kończy 60 lat, więc trudno planowanie takie dalekosiężne o to, co będę robił dalej. Natomiast muszę powiedzieć, że to nieprawda, że nie ma powrotu i pod warunkiem, że człowiek nie zostawi tam za sobą spalonej ziemi, ale to też nie znaczy, że nagle zostanę sam ze sobą i wtedy podniosę telefon i zadzwonię do któregoś ze swoich wychowanków, a teraz chłopie daj mi robotę, bo twój były szef ma problem. To nie jest tak, aczkolwiek mocno wierzę w teorię, którą w Ojcu Chrzestnym mówił Don Corleone, opowiadał. Polegała na tym, że życie to jest tak jak wycieczka na biegun północny. Jeśli idziesz na biegun północny, to musisz po drodze zostawiać żywność, musisz zostawić pewne rzeczy, bo kiedy będziesz wracał, będziesz tego potrzebował. Jasne. Więc być może jak będę wracał z tego bieguna, to gdzieś znajdę kromkę chleba u swojego byłego pracownika. Ale powiadam, nie rozpatruję tego w kategoriach, nie planuję takich rzeczy, bo życie biegnie dalej, chociaż jestem świadom, że za kilka lat może mnie tu nie być, mogę nie być w związku, mogę robić coś innego, ale co będę robił, to naprawdę nie wiem. Mówił pan podczas tego okresu w Wiśle o pewnych trudnościach, no bo jednak koledzy po fachu zostali po drugiej stronie i nie wszystko można było już im powiedzieć. Czy teraz w pracy coś, wchodzi, coś w tym jest, coś w tym jest. To znaczy, wie pan, w Wiśle zacząłem nagle mówić o nich oni. Nie my, tylko oni. I to był taki pierwszy sygnał ostrzegawczy, że jestem po drugiej stronie barykady. Oczywiście to się musiało wydarzyć, bo zwykły konflikt interesów. Oni chcieli wiedzieć za dużo, ja chciałem powiedzieć za mało. Tak, tak. Gdzieś się trzeba było spotkać. Nie, to nie jest tak. Ja myślę, że w zależności od tego, gdzie człowiek pracuje, powinien swoją pracę prowadzić, też
wykonywać w sposób uczciwy, rzetelny, z szacunkiem dla ludzi. Jeśli miałbym coś powiedzieć na swoją niekorzyść, to wiem, że ten brak dystansu czasami mi zaszkodził, bo bolało mnie to, że kolega, z którym, nie wiem, 10 lat jeździłem na mecze, spałem prycza w pryczę w hotelu, czy też razem pracowaliśmy, nagle pisze o czymś, o czym często nie ma pojęcia, nie dzwoni do mnie, nie sprawdza, bo liczy się news, liczy się, jak to się ładnie mówi, krew na pierwszej stronie. No i wtedy, nie mając dystansu, dzwoniłem do niego z pretensjami, czy też rozmawiałem bardzo emocjonalnie. I to był błąd, bo jeśli jesteś na dużym stanowisku, jak prezes Wisły, dyrektor, menedżer, to nie zachować dystans. Myślę, że ostatnio, w upływem wieku, to mi się coraz bardziej udaje zachować dystans i nie łapać za telefon, czy też nie mieć do nich pretensji, bo to jednak oni mają swoje cele, ja swoje. Ale boli, jak człowieka. To musi boleć, kiedy nagle czytasz coś podpisane przez kogoś, z czym się absolutnie zgadzasz, a ten ktoś jest twoim, nie wiem, byłym pracownikiem, kolegą i tak dalej, i tak dalej. Kto jest najlepszym obecnie komentatorem? Ja zawsze miałem od lat trójkę. Mateusz Borek, Jacek Laskowski, Tomek Smokowski. Tomek mam nadzieję, że na kilka miesięcy tylko zamilkł, ale myślę, że ta dwójka jest najlepiej. Miałem okazję z nim pracować w Kanale Plus. Jednego ściągałem z telewizji. Był taki transfer Jacka Laskowskiego. Mateusz zaczynał w Eurosporcie u mnie równolegle, także widziałem, obserwowałem ich karierę, obserwowałem, jak rosną. Dzisiaj, kiedy patrzę na nich, no, słucham meczu i nie mam jakiegoś takiego poczucia dumy, że och, byłem ich szefem, ściągałem ich do firmy, ale dają mi przede wszystkim to, co powinien dać komentator, poczucie komfortu oglądania meczu i nie przeszkadzania. To jest najważniejsze, bo jeśli komentator zaczyna przeszkadzać, ale z drugiej strony porażka twojej drużyny to porażka komentatora, ktoś powiedział. Ile razy było tak, że gra drużyna, której kibicuje, nagle coś nie tak. Pierwsza moja refleksja, może druga. No co on pieprzy, przepraszam. I tak to wygląda. A najlepszym, tutaj już pan wymienił trójkę, a odkryciem takim ostatnich lat? Bo kilka ich moim zdaniem było. No to muszę powiedzieć, że patrzę z zainteresowaniem, jak rozwijają się Łukasz Wiśniowski, chociaż on mało komentuje, raczej jest reporterem, realizatorem, reżyserem, twórcą. Nie wiem, co jeszcze można powiedzieć, żeby go pochwalić. I Mateusz Święcicki, dzisiaj Eleven. No, Mateusz, nieprawdopodobna wiedza. Może nie tyle piłkarska, ile taka wiedza, która daje mu wielką swobodę w komentowaniu meczu. To jest, jeśli mamy użyć określenia, taki prawdziwy humanista, który na polu może mówić nie tylko jako o fantastycznej drużynie, gdzie grają Milik i Zieliński, ale o tym, czym jest Neapol dla Włoch, jakie to wspaniałe miasto z wielkimi trudnościami i tak dalej. Mateusz ma pasję, Mateusz ma taką wielką swobodę, choć według mnie za dużo gada. Czasami mu to mówią, nie gadaj tyle. Ja wiem, że ty wiesz wszystko. I to jest właśnie, jeśli chodzi o dziennikarzy młodego pokolenia, to jest jakiś mały problem komentatorów. Oni mówią za dużo, bo chcą się podzielić wiedzą. Ja mówię, dzisiaj w dobie internetu, mediów społecznościowych, każdy widz, który kocha piłkę, jest naprawdę tak przygotowany, bo sobie wszystko przeczyta. Chyba, że wyciągniesz... Zajmij się czytaniem gry, budowaniem emocji, ale tu i tak święty jest dobrze. Może za dużo tym świętym, bo Łukasz się obrazi, ale... Okej, okay. To są dwaj, którzy mi w ostatnich latach, przepraszam wszystkich tych, których nie wymieniłem, ale nie mam czasu oglądać wszystkich telewizji, mamy tyle, że nie sposób wszystko ogarnąć. Jasne. Kiedy poradnik dla młodych dziennikarzy? Pamiętam taki wywiad sprzed 3 lat w Polska The Times, gdzie coś takiego tak, myślę ciągle o książce. Myślę o książce, myślę o szkole, myślę o jakichś warsztatach dla ludzi, tyle młodych komentatorów, ale im więcej myślę, tym mniej robię w tym kierunku. Może kiedyś, może napisać książkę podsumowującą jakby moją pracę w dziennikarstwie, bo jest mnóstwo anegdot. Mam kolegę, który mówi: słuchaj, pisz, bo zapomnisz, bo rzeczywiście mam pamięć słonia, jak mówią moi najbliżsi, i pamiętam mnóstwo rzeczy. Byłaby fajna książka, chociaż z racji tego, że byłem prezesem Wiśle, tu też mam dość eksplorowane stanowisko, wyznaję zasadę, że niektóre tajemnice zabiorę ze sobą tam. Jasne. Do lepszego ze światów, ale może kiedyś coś takiego będzie. No, widzę siebie czasami, jak stoję przed grupką 15-20
młodych ludzi, którzy chcą w dziennikarstwie sportowym coś osiągnąć. Wiem, że miałbym ciekawe rzeczy do opowiedzenia, może kiedyś, jeśli będę miał siły i chęć. No, opowiadam. Im częściej o tym myślę, tym nie w tym kierunku. To zanim książka, to jedna złota rada dla młodych komentatorów, dla młodych dziennikarzy sportowych, którzy by chcieli coś w tym kierunku złota robić dla mnie. Bądź sobą. Mhm. Nie, konkretnie komentatorów, tak? Nie jedź Szpakowskim, nie jedź Borkiem, Laskowskim, Smokowskim. Mhm. Bądź sobą. Znajdź pomysł na to, jak sprzedać transmisję. Pamiętaj, najważniejszy jest mecz, najważniejszy jest widz, nie zanudzaj, nie mów za dużo. O, to jest chyba, nie gadaj za dużo. Ja wiele razy, jak mnie pytali młodzi ludzie, no jak było, panie Januszu, czy tam Janusz? Ja mówię, nie, źle, za dużo nie gadałeś. No. Bo jednak, jeśli radio, no to co innego, ale telewizja, no umiejętność gry ciszą, to jest podstawowa rzecz. To nie tylko taka dyżurna uwaga, hymn klubu Wisła Kraków, albo Legia Warszawa i dwie minuty, to jest sztuczne. To mi się akurat w dzisiejszym kanale nie podoba. Bo można to inteligentnie podprowadzić, na przykład, no wychodzą obie drużyny, Łazienkowska szaleje i cisza. A teraz, uwaga, hymn Wisły, hymn Legii Warszawa, sen o Warszawie. No i tyle. I myślę, że oczywiście to jest szacunek dla kibiców, dla klubu, dla Czesława Niemena w przypadku Wisły, czy tam dla Jak długo na Wawelu w przypadku Wisły. Ja to wszystko rozumiem, ale pamiętajmy, że nie tylko wtedy komentator powinien zamilknąć. Kiedy byłem na starym Wembley jeszcze, był finał Pucharu Anglii, Manchester United, Liverpool, z redaktorem Nachornym, który dzisiaj w kanale jest, to jak zaśpiewali You Never Walk Alone, to nie mogłem dojść do siebie przez kilka ładnych minut, a za chwilę trzeba było mówić, że oto z numerem 7 Cantona w Manchesterze United. Także taka rada, mówię, taka ad hoc, nie gadaj za dużo, a pozostałe złote rady też jest, każdy je zna, każdy wie. Też dobrze być, dobrze panować nad transmisją, to znaczy nie napisać sobie na trzech kartkach 35 ciekawostek i potem je odczytywać. Ojej, jeszcze tej nie odczytam, jeszcze no tak, to. Cały świat wie, że akurat wczoraj można to na każdym portalu przeczytać tą informację, czy coś takiego. Kilka lat temu, jeszcze w czasach pracy w Orange Sport, mówił pan, że nie ma mowy, że ta stacja upadnie. To było w momencie, kiedy Orange Sport traciło prawa do pokazywania Ekstraklasy. Teraz podobną drogę zaczyna przechodzić Kanal Plus, no bo straci Ligę Mistrzów. Będą później też przetargi na Ligę Angielską czy Ekstraklasę, no ale o tym mniejsza. No i pan, jako znawca mediów, człowiek, który wiele lat w tym środowisku spędził, jak ocenia pan szansę Kanal Plusu pod kątem właśnie kazusu Orange Sport? Trudno powiedzieć. Myślę, że trzeba będzie wyjąć duże pieniądze na polską ligę. No tam gdzieś tam fruwają w sieci różne sumy. To samo jeśli chodzi o Ligę Angielską. Coraz częściej obserwuję koalicje takie medialne, tak jak teraz Bundesliga jest rozpakowana pomiędzy Eleven Sport i Kanal Plus. Oczywiście Eleven ma chyba tam większościowy pakiet. Na zasadzie sublicencji. Czy też to, co ma Eurosport z Kanałem Plus, dwa mecze Ekstraklasy są tu. Myślę, że to jest nieubłagalna konieczność, bo trudno dzisiaj o takiej absolutnej ekskluzji w dobie internetu, praw internetowych, praw. Ja na przykład bardzo często, jak nie obejrzę sobie meczu Ligi Polskiej, więc odpalam Ekstraklasa.org i sobie oglądam fragmenty tych meczów, więc trudno dzisiaj założyć tę ekskluzywność włącznie, jaką mieliśmy my w 1994-1995 roku, kiedy był zakładany Kanał Plus. Wtedy rzeczywiście ludzi doprowadzało to do szału, bo to był pomysł dla nich z piekła rodem. Nagle nie możesz zobaczyć swojej drużyny, musisz kupić dekoder. A co do ludzi, którzy są w tych stacjach i którzy gdzieś muszą, nie wiem, przysłowiowego 1 lipca coś ze sobą zrobić, zawsze mówię, każdego dnia piszę swoje CV. Każdego dnia pokazuję, że jesteś dobry, obiecujący, że nadajesz się do tej roboty. Więc jeśli tak, no to nie martw się, wejdziesz na rynek i gdzieś zapukasz, jeśli będziesz dobry. Jeśli nie, może być problem, możesz poczekać dłużej, możesz szukać zatrudnienia w jakimś związku, który byś chciał odpalić telewizję, prawda? Wracamy do tematu Łączy nas piłka, bo chciałem zapytać, jak ten projekt, pracę tutaj całej redakcji oceniają zagraniczne federacje, zwłaszcza myślę włoska, no i UEFA? No myślę, że są to raczej dobre recenzje, są pod wrażeniem, nie wiem, naszych oglądalności, klikalności,
Wiem, że przed meczem z Czechami towarzyskim Czesi z ich federacji pytali nas o to, jak to się robi. Było zainteresowanie Federacji Mołdawskiej. Ja myślę, że tu trudno mówić o czymś takim, że ktoś przyjeżdża do nas, pokażcie, jak zrobić. Wystarczy YouTube'a odpalić i wszyscy widzą, o co chodzi w tej stacji. To tak właśnie chodzi. Ja myślę, że najważniejsze, że jesteśmy z federacją w każdej sytuacji. W tej wzniosłej na Stadionie Narodowym, w meczu Centralnej Ligi Juniorów, którą tam 9 marca, 10 inaugurujemy, pokazujemy. Misja, jakby się nie śmiać z tego, i chyba artykuł 2 statutu. Polski Związek Piłki Nożnej odpowiada za popularyzację i promocję polskiego futbolu. I my jesteśmy tu, jak można powiedzieć, na pierwszej linii. I to nie chodzi, jeszcze raz mówię, o propagandę, o coś, co czasami nam zarzucają. Otwarcie związku na opinię, zerwanie z tą przeszłością takiej organizacji Leśnych Dziadków czy Betonu, to jest bardzo ważne, bo to są ludzie normalni, ludzie piłki, którzy kochają piłkę, od trenera pierwszej reprezentacji po trenera U15. Mhm. Warto im pomóc w pracy, a w pracy możemy pomóc fajną atmosferą, a fajną atmosferę zrobimy wtedy, kiedy działania związku są transparentne, kiedy pokazujemy to, że piłka jest w dobrych rękach, tak myślę. No i też myślę, że kiedy są dobre wyniki, bo to absolutnie nieuniknione. Absolutnie tego nie, ale wpływ Łukasza Wiśniowskiego na dobre wyniki reprezentacji polskiej, nie przeceniałbym tego. Oczywiście, no ja tutaj nie neguję. Ani swój, a nawet prezesa Bońka. No to jest kwestia dobrej generacji i takiej fantastycznej pracy, jaką wykonuje Adam Nawałka. No, pamiętajmy o tym, że to się wiele rzeczy na to składa. Chociaż gdyby mnie ktoś zapytał bardzo poważnie, na ile łączy nas piłka, wspiera reprezentację, powiedziałbym, że jakiś tam skromny udział też ma w tym. Ma budowanie atmosfery, budowanie sympatii, w nieprzeszkadzaniu piłkarzom. Pokazywaniu ich od prywatnej strony. Też. Oni to lubią. Dla mnie klasyczny przykład, kiedy na konferencję prasową przed meczem z Niemcami poszedł Krychowiak i Szczęsny, zaczęli się wygłupiać. Nie wiem, czy pan pamięta. Tak, taki nam był zakład, tam, że... Trzeba powiedzieć Bierchow. Tak, w pewnym momencie, tak. Jak to zobaczyłem, byłem przerażony. Mówię, to już koniec. Dostanę jutro trójkę albo czwórkę. Będzie po wszystkim. No, po meczu zwycięskim rozmawiam z trenerem. Trener mówi, widzisz, to takie pokolenie, że jest w ten sposób zdejmują presję z siebie, z kolegów, w ten sposób potrafią bawić się nie tyle życiem, co w sytuacji, nawet mecz z Niemcami to jest zawsze robota na polu minowym, nawet w tej sytuacji potrafią zdobyć się na luz, a nazajutrz zagrają fantastyczny mecz. No to jest odpowiedź. Jak bardzo ta dzisiejsza forma całego projektu twórczości różni się od początkowych założeń? Zaczynaliśmy za czasów Waldemara Fornalika, selekcjonera, który patrzył na to nieufnie, ale trzeba przyznać, że wsparcie, jakie dostaliśmy od władz związku, od prezesa Bońka, bardzo się przydało. Potem sami piłkarze, to są rówieśnicy moich ludzi, to też warto wiedzieć. Może trochę młodsi, może trochę starsi. Oni wiedzą, co to są media społecznościowe, co to jest internet, co to jest nowoczesna telewizja, więc dla nich to nie jest nic nadzwyczajnego. My jesteśmy dyskretni. Nie biegamy w pięciu z mikrofonem, i wielką kamerą. Wielką kamerą i mówimy, stop, jeszcze raz, Robert, jeszcze raz, uśmiech tu, lewy profil. Nie, podglądamy ich, ale w sposób akceptowany dla wszystkich. Do tej pory nie miałem żadnych skarg ze strony, no może tam kilka rozmów było z trenerem, że moi ludzie coś pokazali nie tak, albo nadużyli gościnności reprezentacji. Tego nie było. To się razem rośniemy z drużyną, mamy sukcesy, czasami coś tam nie wyjdzie. I tyle. I wszyscy znają swoje miejsce, a podczas meczu, tak jak mój trener Nawałka, ekipa łączna z piłka jest integralną częścią sztabu. To widać na wspólnych posiłkach, na wspólnym dress code, jaki moi ludzie mają podczas zajęć kadry. No i potem jak taka scena, rzuty karne ze Szwajcarią, to i Łukasz, i Kubar, i mojego brata stoją z nimi, tak, z całą drużyną, obejmują się. Bo to jest jedność, one team, jak mówi trener. I to jest w tej sytuacji może największa satysfakcja. Wspólnota celów i wspólne przeżywanie takich wzniosłych momentów.
jak trafi coś niedobrego, oni też to przeżywają, bo... Właśnie tutaj Łukasz Wiśniewski często wspomina, że był moment, kiedy się cieszył po karnych ze Szwajcarią, a później był moment, kiedy się rozkleił, jak Łukasz Fabiański udzielał wywiadu po meczu z Portugalią. Tak. Ja mówię, to jest kwestia tego, że to są rówieśnicy Łukasza, czy to jest troszkę starsi, czy młodsi. I widać, że to jest rozmowa dwóch, nie powiem kumpli, bo to zabrzmiałoby tak zbyt frywolnie, jak kolegów, którzy dopadło ich może nieszczęście, a może tylko jakaś taka mała wtopa. Jakie redakcja ma plany w związku z Mundialem? No bo gdzieś myślę, że Euro 2016 było przetarciem. Tajemnica Mundialu. Ale mówiąc poważnie, no chcemy tam w Soczi zaistnieć w sposób taki jak do tej pory. No i rozwiniemy jeszcze pewne rzeczy. Za wcześnie o tym mówić, bo projekt jest zamykany. Projekt jest dyskutowany. Ja myślę, że warto być z nami i oglądać produkcję Łączy Nas Piłka podczas Mistrzostw w Rosji. Mam też nadzieję, że będą... Szczerze, nie trzeba nikogo przekonywać. No nie, ale wiadomo, że nie możemy stać w miejscu. Tak jak drużyna musi grać lepiej, my też nie możemy skoncentrować się na tym, co robiliśmy 5 lat temu. Nie, idziemy do przodu. To myślę też o formach i produkcji, realizacji, i sprzętu, i tak dalej. Chociaż FIFA nam życia nie ułatwia, bo kategoryczny zakaz filmowania szatni, obiektów w dniu meczu, a nawet przed dzień meczu, no jest coraz trudniej, ale mam nadzieję, że pozwolę nam biegać po piętrach hotelu w Soczi i robić, jak to mówi Łukasz, prawdziwe amerykańskie kino z reprezentacją Polski. Tak. Jakie pan ma plany zawodowe? Wie pan co, 60 lat kończy w tym roku. Nie wiem, no mam nadzieję popracować jeszcze tu kilka lat. A potem, no mówię, może zacznę coś młodych ludzi wychowywać w sposób taki instytucjonalny, może jakaś szkoła. Bo nasuwa mi się takie pytanie, bo i media przez wiele lat, doświadczenie ogromne, polska piłka przez wiele lat, nie myślał pan nigdy poważnie o fotelu prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej? Nie, nigdy. Nie cierpię tego. Musiałbym odbywać wiele spotkań z ludźmi, z którymi nie zawsze miałbym ochotę rozmawiać. To jest kwestia odpowiedzialności, powinności. To jest dość taka polityczna robota, w której trzeba być giętkim jak wąż. Poza tym jest tylu moich kolegów działaczy chętnych na to, że ja gdzieś bym tam w drugiej dziesiątce może się znalazł, a może w trzeciej. Nie, prezesura w żadnym wypadku. I oczywiście moja ulubiona postać filmowa James Bond mówi never say never, ale ja mówię never. Okej. Dobrze, dziękuję bardzo za tę rozmowę. Waszym i moim gościem był szef Departamentu Mediów i Komunikacji Polskiego Związku Piłki Nożnej, pan Janusz Basała. I dziękujemy bardzo i do zobaczenia. Dziękuję.